Aleksandra Szymańska. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości telewizji żyrardowskiej. Za nami 44. sesja Rady Miasta Żyrardowa. Miała ona miejsce w dniu 28 października w Resursie. Pierwsza zmiana, która była zmianą i w WPF-ie, i w budżecie miasta, to wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą remont lokali i budynku przy ulicy Piaskowej 21-23 w Żyrardowie. W skrócie powiem, że właśnie tam miasto szykuje nową siedzibę Centrum Usług Społecznych, czyli zmodernizowanego, zrestrukturyzowanego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to dobra informacja nie tylko dla pracowników, którym polepszymy wydatnie warunki pracy, ale przede wszystkim dla mieszkańców, bowiem CUS wprowadza nowe usługi społeczne, nową jakość i chcemy, żeby także mieszkańcy odczuli fizycznie tę zmianę, więc nowa siedziba, funkcjonalna, ale przede wszystkim wygodna w załatwianiu wszelkich spraw i korzystania z nowych usług. Druga ważna zmiana to także wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej kolejnego zadania inwestycyjnego, jako zadania dwuletniego, to remont mieszkań lokali przy ulicy Chopina 17. Przypomnę, że w ten sposób radni, prezydent miasta wzmacniają projekt Domy Pełne Historii, który obejmował części wspólnej, ale tutaj wchodzimy także w konieczne, bardzo konieczne remonty lokali wewnątrz, bowiem, żeby przystosować do jakiejkolwiek użyteczności, funkcjonalności i przekazanie ich najemcom, ten remont jest po prostu ważny. A w takim całościowym ujęciu jest to o tyle ważne, że wchodzimy w poważny proces rewitalizacji bardzo ważnej dzielnicy mieszkaniowej właśnie przy ulicy Chopina, czy też przy ulicy Legionów Polskich. To otoczenie się zmienia i ten ruch pozwoli, że naprawdę będziemy mieli do czynienia niedługo z taką perełką mieszkaniową Żyrardowa. Natomiast bardzo, bardzo ważna rzecz z punktu widzenia w ogóle polityki mieszkaniowej prezydenta Żyrardowa to jest przyjęcie uchwały w sprawie sięgnięcia przez miasto do pieniędzy z Funduszu Krajowego Rozwoju Budownictwa i tutaj radni wyrazili zgodę na złożenie wniosku do Krajowego Zasobu Nieruchomości na wsparcie nowej inwestycji naszego żyrardowskiego TPS-u na budowę budynku wielorodzinnego złożonego 48 lokali przy ulicy Parkingowej w Żyrardowie i tutaj będziemy składali do KZN-u o 10% wartości tego przedsięwzięcia, czyli około 1 649 tysięcy. Natomiast jest to jeden kolejny krok w sprawie wybudowania nowego budynku właśnie w formule teraz SIM-owskiej, czyli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, ale na bazie naszej starej, sprawdzonej spółki Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ale o tej inwestycji na pewno więcej będzie mówił i sam prezydent Lucjan Krzysztof Szanowski, a i zapewne prezes naszego TPS-u Grzegorz Aliszewski. W 2015 roku spółka wystąpiła do prezydenta ówczesnego pana Wojciecha Sińskiego z prośbą o zgodę na wybudowanie kolejnego budynku. Rozmawialiśmy wtedy o realizacji kolejnych inwestycji przy ulicy Parkingowej. Tam powstały właśnie w 2013 roku dwa budynki. Na tej działce, która do tej pory jeszcze jest własnością miasta, został zaprojektowany budynek i od tamtej pory czekał na lepsze czasy. W związku, że w tej chwili jest z tym, że dużo jest programów rządowych, które w różnych sposób jakby wspierają, szczególnie gminy, jeżeli chodzi o rozwój budownictwa na wynajem, to zachęciłem w tej chwili tutaj miasto do właśnie spróbowania powrotu do tego pomysłu budowy tego budynku. Jest to budynek 48-lokalowy z lokalami na wynajem. Miasto może uzyskać z dwóch funduszy wsparcie w wysokości w jednym przypadku do 10% planowanej inwestycji, w drugim przypadku do 35%. Dzisiaj została podjęta uchwała, która pozwala aplikować miastu o środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Natomiast warunkiem złożenia tego wniosku jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały wyrażającej na właśnie złożenie takiego wniosku i to, co się dzisiaj wydarzyło. Jest to taki pierwszy krok na drodze do tego, abyśmy w przyszłym roku rozpoczęli budowę tego budynku. 5 milionów złotych na rewaloryzację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 pozyskało miasto Żyrardów. Uroczyste przekazanie czeku miało miejsce przed budynkiem placówki w środę 27 października.
Mam wielką satysfakcję, bo dzisiaj kolejny bardzo dobry dzień dla Żyrardowa. Przywiozłem do Żyrardowa promesę na 5 milionów złotych, którą przekazałem na ręce pana prezydenta Lucjana Chrzanowskiego, na ręce pana wiceprezydenta Adama Lemiesza, przewodniczącego Rady Miasta, pani dyrektor szkoły nr 2 imienia Marii Konopnickiej. A te pieniądze, te 5 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład posłużą do rewitalizacji najstarszej szkoły w Żyrardowie. Szkoły, dawnej szkoły fabrycznej z XIX wieku. Dzisiaj to jest Żyrardowska dwójka imienia Marii Konopnickiej. Rewitalizacja szkoły, tego pięknego zabytku Żyrardowa oraz otoczenia szkoły, takiego kwartału historycznego. I mam satysfakcję dlatego, że program Polski Ład przygotowaliśmy w rządzie Prawa i Sprawiedliwości właśnie na takie inwestycje. Po to, żeby miasta, nieduże miasta, takie jak Żyrardów, jak Sochaczew, jak Gostynin, Płońsk, mogły otrzymać takie specjalne wsparcie na inwestycje. Kolejne, powiedziałbym, bardzo duże środki, bo 5 milionów złotych z punktu widzenia budżetu miasta Żyrardowa jest to ogromna kwota. Tym razem te środki trafiły w ramach Nowego Polskiego Ładu, programu rządowego, do szkoły podstawowej nr 2, najstarszej szkoły w Żyrardowie. Dzięki tym środkom będziemy mogli wykonać niezbędne prace termomodernizacyjne, te prace, o które dyrekcja szkoły zabiega od wielu, wielu lat. I to jest dobra wiadomość dla całej społeczności szkoły nr 2. To jest dobra wiadomość dla miasta Żyrardowa, że dzięki tym pieniądzom zmienimy i oblicze szkoły, poprawimy warunki nauczania, ale również zagospodarujemy teren wokół szkoły nr 2 zgodny z naszym projektem rewitalizacyjnym. Ja osobiście czekałem też na to, aby móc ten projekt zrealizować. No i cóż, dzisiaj ta dobra wiadomość i dla prezydenta, i dla społeczności szkoły nr 2, i dla wszystkich mieszkańców. Nasza szkoła jest szkołą najstarszą w Żyrardowie. W przyszłym roku obchodzimy 130-lecie. W związku z tym wiadomo, że po tak długim czasie użytkowania wymaga pewnych inwestycji i nakładów. Przede wszystkim stolarka okienna, przede wszystkim drzwi wejściowe i modernizacja dachu, ewentualnie elewacji. Na dzień dzisiejszy wiem, że te pieniążki zostaną w dużej mierze przeznaczone na termomodernizację obiektu wewnątrz i na zewnątrz, ale także na modernizację ogrodzenia, placu zabaw, bo jest to centrum miasta Żyrardowa, więc będą służyły społeczności lokalnej na pewno. Jestem ogromnie szczęśliwa i bardzo dziękuję wszystkim, a szczególnie obecnemu rządowi, obecnemu prezydentowi miasta. Żyrardów rozpoczął antysmogową misję. Straż Miejska w trosce o czyste powietrze kontroluje, czym mieszkańcy palą w swoich piecach. W akcji pomaga im dron. W dniu dzisiejszym Straż Miejska rozpoczyna czynności związane z zadymianiem naszego miasta pod hasłem Stop Smog. W tym celu za pomocą drona będziemy sprawdzać zadymienie w danej nieruchomości. Także wszystkich mieszkańców prosimy o zgłoszenia. Jeżeli zauważą takie nieprawidłowości, prosimy o zgłoszenia pod numer 986. Melduje posłusznie to kabaretowa odsłona przygód dobrego wojaka Szwejka. Widowisko powstało na podstawie powieści, którą przetłumaczył z języka czeskiego na polski Paweł Hulka-Laskowski. Pracownicy Centrum Kultury wystawili w miniony weekend w dwóch miejscach. W Resursie oraz w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Ten znany żyrardowianin, pisarz i tłumacz spoczął na cmentarzu w Cieszynie. Stąd też kooperacja tych dwóch ośrodków kultury. Przede wszystkim bardzo się cieszę z tego, że Żyrardów był w Cieszynie dzisiaj i że przy okazji postaci, która dla cieszyniaków jest zagadkowa, powiem wam szczerze, że jest zagadkowa i odkrywamy Pawła Hulka-Laskowskiego, to nasze spotkanie zupełnie przypadkowe, mam nadzieję, że będzie początkiem czegoś większego. Państwo być może wiecie, być może nie, my się znamy z Żyrardowem troszkę od 2 lat, bo działaliśmy razem, byliśmy razem w projekcie Zaproś nas do siebie Narodowego Centrum Kultury. Projekt jaki był, taki był. Z niektórymi znamy się bardziej, z niektórymi, jak się okazuje, może będziemy się poznawać ponownie, na nowo. A jeżeli patronem ma być Paweł Hulka-Laskowski tego spotkania, no to dlaczego nie?
w związku z uchwałą Rady Miasta Żyrardowa, która mianowała rok 2021 rokiem Pawła Hulki Laskowskiego. Wpadliśmy na pomysł, żeby wystawić przygody dobrego wojaka Szwejka właśnie w Cieszynie, w miejscu, gdzie jego ciało spoczywa na cmentarzu. W związku z tym, że posiadamy kontakty już od jakiegoś czasu z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury Domem Narodowym, to też dzwoniliśmy się z panem dyrektorem. Udało nam się ustalić konkretny termin, czyli dokładnie ten dzień, kiedy przypada rocznica śmierci Pawła Hulki Laskowskiego, wybitnego żyrardowianina. Przedstawiliśmy spektakl, zostaliśmy przemiło przyjęci i już za 2 dni premiera w Żyrardowie. Co tym razem zaskoczyło mieszkańców Żyrardowa, ale i Cieszyna? Już odpowiadam na to niezwykle głębokie i mądre pytanie. Zaskoczył ich wojak Szwejk w kabaretowym wydaniu. Zaskoczył ich entuzjazm moich aktorów, pracowników Centrum Kultury w Żyrardowie i myślę, że zaskoczyła ich piosenka, gdyż było to widowisko słowno muzyczne. My bawiliśmy się świetnie, chociaż była to dla nas naprawdę ciężka praca. Przygotowanie takiego 50-minutowego przedstawienia wymaga naprawdę wielu prób. Jest też oczywiście dużo stresu, choć jak mawiała jedna moja pani profesor ze szkoły teatralnej, jak człowiek nie ma tremy, to nie ma po co wychodzić na scenę, więc jest ona niezbędna, rzekłabym, w tym zawodzie. Spektakl ten jest na podstawie powieści Jarosława Haszka, Przygody dobrego wojaka Szwejka. A skąd w ogóle pomysł na to? Ten rok w Żyrardowie jest rokiem Pawła Hulki Laskowskiego. Paweł Hulka Laskowski był pisarzem i tłumaczem. Słowo tłumacz w tym wypadku jest kluczowe, bo właśnie on z języka czeskiego na język polski przygody wojaka Szwejka przetłumaczył. Ratujmy naszą historię od zapomnienia. To coroczna akcja zbierania funduszy na renowację zabytkowych nagrobków. Jej organizatorem jest Fundacja Fabryka Feniksa. W tym roku kwesta przeprowadzona była w dniach od 30 października do 1 listopada. W tym roku będziemy kontynuowali remont, odrestaurowywanie grobu świętej pamięci Teodora Nakielskiego. Jest to grobem wyjątkowym ze względu raz na walory właśnie artystyczne. Jedyny grób na cmentarzu miejskim w Żyrardowie, który posiada popiersie osoby zmarłej. Tego popiersia teraz nie zobaczymy, bo fizycznie go nie ma. Według informacji, które zdobyliśmy, to został gdzieś skradziony, schowany i fizycznie tego nie ma. Natomiast udało nam się znaleźć taką jakby informację, gdzie popiersie może się znajdować. Znajduje się w Polsce u rodziny Teodora Nakielskiego i to nam bardzo pomoże właśnie w odtworzeniu piersia bądź bieżącej konserwacji obecnego. Także już za rok będzie tutaj właśnie ta kolumna kończona, zwieńczona takim pięknym popiersiem. Każdy gest w zasadzie jest znaczący, liczący się po to, abyśmy ocalili od zapomnienia te miejsca, tę po prostu historię, którą tworzyli ludzie, bo przecież historię tworzą ludzie. Ci ludzie, którzy związani byli z Żyrardowem, mieszkali tutaj, pracowali na rzecz rozwoju miasta i powiem szczerze, że jest to taki nasz historyczny obowiązek, abyśmy wspólnie te miejsca ratowali od zapomnienia. Wiadomo, mijają kolejne pokolenia, te nagrobki, które są, te stare nagrobki na żardowskim cmentarzu, one wymagają zabiegów ze strony już innych, niekoniecznie rodziny. I cieszę się, że po raz kolejny, jeśli tylko oczywiście sytuacja pozwala, mogę uczestniczyć w tej akcji, którą organizuje co roku Stowarzyszenie Feniksa, Fabryki Feniksa, na naszym pięknym, bo zabytkowym żyrardowskim cmentarzu. 29 października na cmentarzu żydowskim w Żyrardowie zapalono światełko pamięci ofiar II wojny światowej. W ten sposób upamiętniono żyrardowskich Żydów, którzy od 1940 roku żyli w getcie, a w lutym 1941 wywiezieni zostali najpierw do Warszawy, a następnie do obozu śmierci w Treblince.
od kilku lat, mając takie naprawdę społeczne, obywatelskie powołanie do zajmowania się taką troszkę zakopaną pamięcią o żyrardowskich Żydach, choć wcale nie nieobecną, bo istniały źródła, które mnie właśnie na ten temat naprowadziły, chociażby prace pana Bogdana Jagieły właśnie, które miałam okazję znaleźć w różnych zasobach. W każdym razie od tych paru lat usiłuję wokół cmentarza, bo jest on jedyną takim miejscem materialnie oczywistym związanym z życiem i śmiercią tej społeczności żydowskiej w tym mieście, zgromadzić ludzi, którzy by chcieli po prostu zachować, nie wiem, odrodzić pamięć, zachować też pamięć przy okazji, uczcić jakimś, nie wiem, tak jak powiedziałam, czułym wzruszeniem chociażby ważne wydarzenia. Tu też znajduje się jedyny w Żyrardowie zabytek kultury sakralnej. To jest ten budynek, który stoi przed cmentarzem. To był dom przedpogrzebowy. Tu składano zwłoki, czyszczono je i tak dalej. Jest jeszcze szkoła polsko-żydowska, właściwie niby żydowska, tak? Malutka trójka, też nieoznakowana. Nie ma tego oznakowania ciągle. Już wiem, że w planach na szczęście jest synagogi. Myślę, że to o nas będzie dobrze świadczyć, jeżeli po prostu znajdziemy pomysły na to, żeby tę pamięć zachować. To jest ważne. We wtorek 26 października prywatna szkoła muzyczna imienia Antoniego Szalińskiego świętowała swoje urodziny. Jubileuszowy koncert odbył się w zabytkowych wnętrzach Resursy. W dzisiejszym koncercie wystąpią tacy wykonawcy od najmłodszych do najstarszych. Właściwie największa, najliczniejsza grupa takich uczniów, którzy jakby zaczynają naukę, są w pierwszej, drugiej klasie. Później będzie troszeczkę takich tych już średnio zaawansowanych, a wreszcie zakończą koncert nasi nauczyciele. Bardzo zawsze się cieszę z tego, że również oni, jako ci mistrzowie, mogą się zaprezentować, co jest bardzo mobilizujące i taka wielka frajda dla dzieci, dla rodziców, że ich nauczyciele również grają. Co do życzeń, bo to jest czas urodzin, to czas życzeń, żeby już nie było takiego martwego sezonu, żebyśmy te jubileuszowe uroczystości mogli obchodzić w jak największym gronie, żebyśmy mogli zaprosić nie tylko naszych rodziców i uczniów, ale również wszystkich chętnych mieszkańców miasta, naszych gospodarzy, gości może z innych szkół, tak jak to onegdaj bywało. A co do repertuaru dzisiejszego koncertu, głównie to będzie literatura dziecięca, aczkolwiek nie zabraknie też utworów Jana Sibeliusa, oczywiście Fryderyka Chopina, jesteśmy tuż po konkursie chopinowskim, też te utwory się znajdą, Grażyny Bacewicz i wielu, wielu innych. Wokalistka Danuta Błażejczyk 25 października odwiedziła Resursę. Przyjechała na zaproszenie Fundacji Pięknie Żyć. Spotkanie z artystką zatytułowane Do szczęścia potrzebni są ludzie przeprowadziła Agnieszka Szkop-Gwiazda. Dzień dobry. Na życzenie naszych gości, a szczególnie seniorów, zaprosiliśmy do Żyrardowa na spotkanie autorskie panią Danutę Błażejczyk, piosenkarkę, aktorkę, prezes Fundacji Apetyt na Kulturę. Pani Danuta jest gościem specjalnym projektu Apetyt na Życie, podczas którego w czasie pierwszego spotkania podzieliła się z uczestnikami swoją receptą na szczęście, receptą na pozyskiwanie przyjaciół, współpracowników, a także opowiedziała nam, jak to jest żyć w muzycznej rodzinie, gdzie zarówno mąż, jak i córka muzykują, wnuczek rozpoczyna swoją małą karierę muzyczną. Było dużo pytań, był czas na to, aby zadać pytania naszej artystce, na co zawsze podczas koncertu nasi uczestnicy czekali, a tego czasu nam brakowało. Tutaj właśnie to spotkanie temu służyło, żebyśmy mogli być ze sztuką na ty bliżej i mieć ten bliski kontakt z panią Danutą. Myślę, że zaspokoiliśmy tutaj potrzeby naszych uczestników. Zapraszam na kolejne spotkania ze sztuką na ty. Moim gościem będzie Krzysztof Gwiazda i będziemy wspólnie mogli pomuzykować i pośpiewać. Zapraszamy wszystkich Państwa już 5 listopada na 10. jubileuszową edycję Festiwalu Śpiewających Świątek. Zaczynamy o godzinie 17:00 koncertami laureatów ubiegłorocznych edycji. Później mamy część konkursową, a o 19:30 wystąpi gwiazda tegorocznego festiwalu, pani Danuta Błażejczyk. Serdecznie zapraszamy. Sala widowiskowa Centrum Kultury w Żyrardowie.
5 listopada. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Forum Film przedstawia. Hej, łap serdaki, czas na kolację. Niech zdrowa dieta to podstawa. Rodzina Adamsów 2. U Adamsów daje o sobie znać konflikt pokoleń. Etap buntu nie omija dorastających Wednesday i Paxleya. Choć Adamsowie niekoniecznie wpisują się w model tradycyjnej rodziny, nawet Morticia martwi, że potomkowie po raz kolejny nie stawią się na kolacji. Jak na powrót wzniecić ogień w rodzinnym ognisku i podtrzymać więzy? Gomez wpada na genialny pomysł. Wspólne wakacje i podróż nawiedzonym kamperem przez całą Amerykę. Nie będzie to jednak zwykła wycieczka krajoznawcza, gdyż na Adamsów czeka ogrom okropnie obłędnych przygód, które sprawią, że włosy staną dęba na głowie nawet kuzynowi coś. I say either, you say either, I say neither. I say neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Catch up! Excuse me? Yummy. Venom 2. Carnage. Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddie Brocku, którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia, Venomem. W drugiej części poznamy Carnage'a. Jest to jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela. Jezuski rzeźbiłem. Takie mam hobby, że Jezuski rzeźbię z drewna. Małe takie. Z koleżkami kułem. Matma, całki. Takie tam. Na rybach byłem. Z kim? Z kolegą. Z którym? Moim kolegą. Masz na to jakichś świadków? Bóg mi świadkiem jest. Nie należy do żadnej bojówki. Masz koszulkę Furiozy. To nie moja koszulka. Furioza. Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida, dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika. Kiedyś miłość jego życia. Teraz doświadczona policjantka składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena. Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? Ostatni pojedynek. Wciągająca opowieść o zdradzie i zemście, rozgrywająca się w scenerii XIV-wiecznej Francji, gdzie brutalność i przemoc wobec kobiet są na porządku dziennym, a spory rozstrzyga się w pojedynkach na śmierć i życie. W tej historycznej epopei, opartej na prawdziwych wydarzeniach opisanych w ostatnim pojedynku Erika Jegera, zobaczymy zdobywcę Oscara, Matta Damona oraz dwukrotnie nominowanego do tej nagrody Adama Drivera. W filmie wystąpi również zdobywca Oscara Ben Affleck oraz zdobywczyni nagrody Emmy Jodie Comer. I will not be silent. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Duna.
Ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta. Bardzo odległa przyszłość, pustynna planeta Arrakis, zwana także Duną, jest jedynym miejscem we wszechświecie, gdzie wydobywa się melanż. Cenną substancję, która nie tylko przedłuża życie, ale również pozwala na podróże międzygwiezdne i zaglądanie w przyszłość. Z rozkazu imperatora Shaddama IV Duna zostaje oddana w lenno szlachetnemu rodowi Atrydów. Na Arrakis przybywa książę Leto Atryda, Lady Jessica oraz ich syn Paul. Nikczemny ród Harkonnenów nie zamierza jednak oddać tak łatwo planety swoim wrogom, bo kto włada Duną, ten włada całym wszechświatem. Dzień dobry, witam w muzykalni. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie fałszywy profesor, nieposkromiony uwodziciel, niedoszły filozof i ekonomista, kabareciarz, aktor, feltietonista, człowiek, który żadnej pracy się nie boi, nauczyciel, producent zasłon i makat, restaurator, autor tekstów piosenek, które nuciła cała Polska. Jan Tadeusz Stanisławski, już wam pokazuję. Jak wyglądał? Tak wyglądał Jan Tadeusz Stanisławski. To on jest autorem takich piosenek jak 40 lat minęło, cała sala śpiewa z nami, orkiestry, Dente. To on kończył swoje wykłady mniemanologii stosowanej niepoprawnym zwrotem. I to by było na tyle. Profesor Jan Miodek w swoim słowniku poświęcił temu zwrotowi całą stronę i umieścił profesora Stanisławskiego, przypominam, fałszywego profesora, przy Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim, którzy wymyślili nieistniejące wcześniej imiona Grażyna i Kordia. Swoją drogą, wiedzieliście, że imię Grażyna wymyślił Mickiewicz? Nie bez powodu powiedziałem o Janu Tadeuszu Stanisławskim, człowiek, który żadnej pracy się nie boi, trawestując słowa postaci granej przez Irenę Kwiatkowską w 40-latku, bo Jan Tadeusz Stanisławski w pewnym sensie był współtwórcą sukcesu serialu, ponieważ każdy odcinek zaczynał się piosenką napisaną przez Stanisławskiego do muzyki Jerzego Matuszkiewicza, a wykonywaną przez Andrzeja Rosiewicza. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Tak przy okazji, niedawno śpiewałem to na urodzinach mojego kolegi. 40 lat do setki to piękny wiek. Oblicz, ile lat ma kolega. O piosenkach orkiestry Dente i cała sala śpiewa z nami opowiadałem w poprzednim odcinku muzykalni. Kiedy to zresztą zrodził się pomysł tego odcinka o Janie Tadeuszu Stanisławskim? To może, odpowiem na pytanie, dlaczego profesor katedry mniemanologii stosowanej używał drugiego imienia. A to po to, żeby nie mylić go z autorem polsko-angielskiego słownika Janem Stanisławskim. Kiedyś używało się takich papierowych słowników, teraz tylko w Google'ach, prawda? Jan Tadeusz Stanisławski urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim bodajże 26 stycznia 1936 roku w rodzinie nauczycielskiej. Po wojnie zdiagnozowano u niego gruźlicę i tak trafił w wieku 8 lat do sanatorium. Po kilku latach wyzdrowiał i poszedł w ślady swoich rodziców nauczycieli i jako członek Związku Młodzieży Polskiej jeździł na wieś, by tam realizować swoją misję i zwalczać analfabetyzm. I mówił o tym tak. A opór był. Czasem aktywistów przepędzano, a raz wyszła do nich dziewczynka z wielką torbą gruszek i prośbą. Proszę babci nie uczyć czytać, to taka dobra kobieta. Tak właśnie opowiadał Gazecie Wyborczej Jan Tadeusz Stanisławski. Na pytanie, co było najatrakcyjniejsze w takich wyjazdach, Stanisławski odpowiadał: noc na sianie z dziewczyną. Jeden z przyjaciół opowiadał o Stanisławskim, miał nieposkromiony pęd do kobiet. Stanisławski nigdy nie krył, że miał taką słabość, choć kobiety nie zawsze odwzajemniały jego uczucia. Nie czuła na przykład na jego urok pozostała Krystyna Sienkiewicz. Ja się z nim znałam tylko z pracy, latami uciekałam przed jego zalotami, był uparty.
twierdziła aktorka. Na dłuższy czas Stanisławski związał się z Krystyną Bujokówną, ale związek ostatecznie się rozpadł. Jego przyjaciel opowiadał tak. Oni żyli jak małżeństwo. Tak mówił Jerzy Markuszewski, jego przyjaciel. Mieszkali razem w jej mieszkaniu na Dobrej. Krysia go utrzymywała, kiedy Janek mało zarabiał. Tańczyła w zespole, wyjeżdżała na kilkumiesięczne tournée do Hiszpanii, do Jugosławii, aż któregoś razu przywiozła ze sobą oficera lotnictwa hiszpańskiego i wszystko się skończyło. Janek zresztą też przez te miesiące, jakiej nie było, na dużo sobie pozwalał. Stanisławski długo szukał tej jednej, jedynej. Znalazł ją dopiero, gdy był już po 40. Ona pracowała w banku i no, błyskawicznie przypadli sobie do gustu. Wróćmy może do początków kariery profesora Stanisławskiego. Jako młody człowiek przejawiał talent literacki, sądził, że zostanie dziennikarzem, ale na wymarzone studia nie dostał się z powodu braku miejsc. Wybrał więc ekonomię polityczną, choć ten kierunek nie interesował go ani trochę. No tak w życiu bywa. W wolnych chwilach Stanisławski rzucał się w wir życia kulturalnego. Był gościem w teatrach, udzielał się w klubach dyskusyjnych i zaczął myśleć na poważnie o karierze scenicznej. Los mu sprzyjał, tak. Któregoś dnia dowiedział się, że Jerzy Choroszkiewicz zamierza założyć kabaret. No więc przyszedł na przesłuchanie i do kabaretu dostał się bez żadnego problemu. W 1957 roku wraz z kolegami założył kabaret Stodoła, który odnosił wielkie sukcesy. Gdy wystawili Ubu Króla, Agnieszka Osiecka wyznała, że była sina z zazdrości. Kiedy po 2 latach kabaret Stodoła się rozpadł, Stanisławskiego, cieszącego się już sławą aktora charakterystycznego i niezwykle utalentowanego pisarza, przyjęto z otwartymi rękami w konkurencyjnym STS-ie. Do konkurencyjnego STS-u. Stodoła, w której występował Stanisławski, znana była nie tylko z doskonałych występów kabaretu, to tam odbył się w 1957 roku pierwszy prawdziwy striptease. Tuż przed tym wyczekiwanym wydarzeniem swój numer miał Stanisławski. Biegał po scenie z toporem do mięsa i krzyczał: ja jestem generalissimus! No i to nawiązanie do Stalina ogromnie bawiło całą publiczność. Wracamy do striptizu. Wynajęta do striptizu dziewczyna nazywała się Baśka. Widać, miała fajny biust. Zrzucała z siebie całe ubranie, pokazywała się całkiem naga widzom, a później gasło światło. Gdy zapalało się ponownie, scena była pusta. Na scenie nie ma ani dziewczyny, ani nawet jednej szmatki, bo zaraz po zgaszeniu światła 3 osoby wchodzą na scenę na czworakach i zbierają elementy garderoby. Żeby mieć wolne ręce, pończochy i stanik trzymają w zębach. Ale był ubaw, jak raz światło zapaliło się, zanim zdążyli zejść, opowiadał Stanisławski. To właśnie striptiz w Stodole ściągał tak wielkie rzesze widzów. Wydarzenie było szeroko omawiane i nierzadko dla wielu chętnych brakowało na sali miejsc, czemu trudno się dziwić. Niestety po jakimś czasie słynna Baśka zrezygnowała z gościnnych występów, dlatego gdy któregoś dnia przyszła odwiedzić dawnych kolegów, ubłagano ją, by raz jeszcze wyszła na scenę i zaskoczyła niczego nie spodziewającą się widownię. Pożyczono jej odpowiednią bieliznę, ale jak się okazało, Baśka nie wiedziała, że ma francuski stanik i gdy wyszła na scenę, nie była w stanie go rozpiąć. Stanisławski nie stracił zimnej krwi, złapał podane mu przez którąś z koleżanek nożyczki do paznokci, wkroczył na scenę, myśląc, co by tu zagrać. Krawca, fryzjera, reżyser pogania, Janek, już ma ciąć, ale techniczny na drugim końcu sali nie wytrzymuje nerwowo i gasi światło. Jęk zawodu. Tak kończy się pierwszy prawdziwy striptiz PRL-u. Z udziałem Jana Tadeusza Stanisławskiego. Naturalnie, jak można się było spodziewać, ekonomii Stanisławski nie skończył. Potem jeszcze próbował swoich sił na prawie i filozofii, ale coraz bardziej wciągała go branża artystyczna.
choć udowodnił, że żadna praca mu nie straszna. W latach 60. został na przykład wytwórcą zasłon, a pieczątkę malowanie, tkanin, bieliźniarstwo Jan Stanisławski wykorzystał później, gdy zaczął prowadzić wykłady z mniemanologii stosowanej. Zdobył nawet państwowe uprawnienia, znaczy skończył odpowiedni kurs malowania tkanin, a egzamin aktorski zdał eksternistycznie dopiero za trzecim podejściem w 67 roku bodajże. Stanisławski grywał w filmach, głównie epizody, na przykład w Zezowatym Szczęściu, w CK Dezerterze, w Komediance, czy we wspominanym wcześniej 40-latku. Wielką popularnością cieszył się w latach 70. Cykl radiowych audycji Stanisławskiego rozbawiał pokolenia Polaków jako profesor katedry mniemanologii stosowanej. Jego wykłady o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia bezkompromisowo rozprawiały się z absurdami czasów PRL-u. Zresztą z tymi absurdami PRL-u rozprawiał się również w telewizyjnym cyklu Zezem. Nawiasem mówiąc, ten cykl bardzo był mi bliski ze względu na tytuł. W latach 70. Stanisławski znalazł się w polu zainteresowania służby bezpieczeństwa w sprawie obiektowej, jak to się mówiło, przeciw kabaretowi pod egidą, oznaczonej kryptonimem Tercet. Pozostali z listy trzech tenorów, czy też zdaniem Jana Pietrzaka sznaps barytonów, to właśnie szef egidy Pietrzak i Jonasz Kofta. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Solidarności Stanisławski wyjechał do Chicago, największego skupiska Polonii w Stanach Zjednoczonych. Tam występował na obczyźnie, na estradzie, w polonijnym radiu i telewizji, a wraz z kilkoma innymi osobami wydawał również tygodnik 7 dni, a także prowadził kawiarnię u profesora. Nawiązał też współpracę z dziennikiem związkowym, gdzie tak naprawdę chyba co tydzień zamieszczał swoje felietony, a po powrocie do kraju kontynuował zresztą te felietony w cyklu z Powiśla do Jackowa, a następnie z Mokotowa do Jackowa. Drukował również felietony w Tele Rzeczpospolitej, a pod koniec życia także w najwyższym czasie bodajże. Zmarł po ciężkiej chorobie w kwietniu 2007 roku, miał wtedy 71 lat. Reżyser Janusz Zaorski, reżyser tego właśnie Zezem programu, w którym występował Stanisławski, tak opowiadał o nim. Lubił żartować, opowiadać dowcipy, był uśmiechniętym człowiekiem, bardzo życzliwym, wiedział, co nas rozśmieszy i uważał, że dzień bez uśmiechu jest dniem straconym. Ja Państwu muszę się przyznać, że jako kabaret to mieliśmy przyjemność poznać profesora Stanisławskiego podczas naszej ponadrocznej współpracy z kabaretem pod egidą. I pamiętam, że kiedyś dzieliliśmy z nim garderobę. Była nasza kolej wyjścia na scenę i dlatego poszliśmy oddać klucz od garderoby profesorowi Stanisławskiemu, który siedział w kawiarni. Profesor nas zrugał, że nie chce żadnego klucza. Żebyście potem chodzili i opowiadali, że Stanisławski za wami nosi klucze. Nie? Niedoczekanie wasz. No, to taką anegdotkę mogę wspomnieć o panu Janu Tadeuszu Stanisławskim. No i to by było na tyle. Może na koniec jeszcze piosenka z winyla. 40-latek. Tekst Jan Tadeusz Stanisławski. Muzyka Jerzy Matuszkiewicz, a śpiewa Andrzej Rosiewicz. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat skrąg ci roztacza uroki swe. Prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I
chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz, przygotuj się. A może i na trzecie, któż to wie? Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych.